Cześć, tu Hetman Galdor. Dzisiaj porozmawiamy sobie, a uszczegółowiając to ja będę mówił, o tym jak to się kiedyś zarabiało. Ale nie tylko, bo o cenach też przecież muszę coś wspomnieć, moi drodzy. A jeśli już o nich mowa, to przechadzając się po targu za czasów Mieszka I z kartką od żony. Na pierwszoplanowe potrzeby musielibyście przygotować sobie taką małą sakiewkę. Bo taki wół mógł kosztować aż 90 denarów, a jeśli ktoś chciał kupić sobie zestaw do samoobrony w postaci naostrzonego miecza z pochwą, musi się liczyć z niemal dwukrotnie większym wydatkiem, bo jakieś 150 denarów. I tak mi się jakoś wydaje, że łatwiej się negocjuje cenę z mieczem przy pasie niż z wołem, więc kolejność zakupów też ma znaczenie. Mało, dużo. Mnie Galdorowi nie wiadomo, ale wiem, że za niewolnika, i nie pytajcie w komentarzach skąd wiem, trzeba było zapłacić aż 240 denarów. Normalnie okropna sprawa. Tak na marginesie, taki denar to jakieś 2 gramy srebra. Przenieśmy się jednak trochę w przód, w okolice 1389 roku, do miejsca zwanego Kraków, nie wiem czy wam jest znane. Wtedy to król Jagiełło wydał ucztę, ale taką prawdziwą ucztę, wielką. I każdy z was, kto organizował kiedykolwiek imprezę na więcej niż 3 osoby, ten wie, że 2 pajdy z chlebem, z masłem nie wystarczą. Zakupiono wtedy ogromne ilości jedzenia. Nie będę wymieniał wszystkich cen, ale zdradzę wam, że za woła władca zapłacił okazyjną cenę, 28 groszy. A w tamtych czasach cena tego zwierzęcia wahała się od 50 do 100, więc można powiedzieć, że był to naprawdę dobry zakup. A moja ulubiona kopa jaj kosztowała 1,5 grosza. I tak zaskoczę was pewnie na koniec. Kraków to miasto, więc z natury rzeczy zatrudnia urzędników. Taki pisarz miejski zarabiał 150 groszy miesięcznie. Co oznacza, że mógł sobie kupić 100 kop jaj lub najtańsze 3 woły. Jeśli ktoś z was chciałby zostać trębaczem miejskim, to musiałby się zadowolić 8 groszami. Oczywiście za tą kwotę można sobie kupić funt pieprzu. Jak widzicie, prawdziwy dekadentyzm. W sektorze budowlanym pensje kształtowały się już trochę lepiej. Przynajmniej dla wysoko wykwalifikowanych pracowników jak cieśla, murarz, bo ci mogli zarobić nawet 24 grosze tygodniowo, a taki robotnik, zwykły, dostawał od 8 do 14 denarów. I może liczba 8 ładnie wygląda. Pamiętać musicie, o czym ja czasem nie pamiętam, że 1 grosz to 16 denarów. Czyli na 1 grosz taki robotnik musiał pracować z 2 dni. I aż strach pomyśleć, jeżeli taki człowiek miałby marzenie o zakupie własnego, nowego zwierzęcia zwanego wołem. Bez kosztów dodatkowych, takich jak jedzenie, picie, opłata za wynajem jakiegoś leża lub chociażby podłogi. Wychodzi mi na to, że trzeba odkładać tak ze 100 dni. I podejrzewam, że taka akcja jednak skończyłaby się dość szybko, bo już po pierwszym tygodniu, śmiertelnym odwodnieniem. Oznacza to, że chyba nie ma takiej możliwości. Mnie osobiście najbardziej jednak interesuje cena zakupu konia. A ta zależy od tego, czy interesuje nas stara, ślepa habeta, czy silny ogier. Cena od 100 do 500 groszy. No i powiedzmy, że kupiłem już sobie konia. To warto także do niego dokupić sobie jakąś zbroję rycerską w Tarnowie. Na ten cel trzeba przeznaczyć skrzynkę pieniędzy, czyli jakieś 576 groszy. W roku 1447 pensja robotnika wynosiła 1 grosz. Kopa jaj jednak kosztowała już 2 razy więcej. A zakup takiej beczki piwa to odkładanie przy takiej pensji około 2 tygodnie do miesiąca. Skoczmy jeszcze dalej w przyszłość, do Lublina, rok 1553, kat miejski. Tak dodam, ale nie z własnego doświadczenia, że kat ponosił koszty egzekucji, a raczej nic mi nie udowodnicie. Czyli to on płacił za drewno i chrust w przypadku spalenia kogoś na stosie. Wracając jednak do płac. Za 1 tydzień pracy dostawał 10 groszy. Ale to nie wszystko. Bo należały mu się także specjalne dodatki w zależności od formy egzekucji. Za powieszenie dostało 12 groszy, za spalenie 24 grosze, za ścięcie 1 floren. Natomiast za ćwiartowanie 2 floreny i 12 groszy.
Tak dodam, że Kaci dość często utrzymywali kontakty ze światem przestępczym i nie mam na myśli kontaktów służbowych. Ale może o tym kiedyś indziej, jeżeli będziecie w ogóle chcieli. Za mojego ulubionego woła w tamtym okresie płacono 200 groszy, więc przy dobrych warunkach, czyli liczbie egzekucji, taki kat mógł dość szybko uzbierać pożądaną kwotę. Powiedzmy, że chciałbym kupić sobie buty na początku wieku 17. Jak wam się wydaje? Ile musiałbym zapłacić? I okazuje się, że właściwie tak niewiele, bo jakieś 50 groszy. 30 lat później ceny rosną tak trzykrotnie. Tak napomknę, że ceny zależą od jakości pieniądza, dostępności towarów, inflacji. Coś jest tyle warte, ile ktoś jest w stanie, chce zapłacić. O tym, jak wyglądały płace w okolicach 1750 mówiłem w poprzednim odcinku, do którego was teraz zapraszam. Przenieśmy się więc trochę dalej, na ulicę Warszawy, rok 1810. Okazuje się, że taki robotnik niewykwalifikowany zarabia około 40 groszy tygodniowo, a taki pan nauczyciel rocznie 200 zł polskich, czyli 6000 groszy. Kopa jaj to wydatek 3 zł, buty natomiast można było kupić już za okazyjną cenę 8 zł. Przenosząc się w czasie o kolejne 100 lat, z ochładem takim lekkim, do roku 1927, okazuje się, że najlepiej było być generałem. I przyznam się, że ma to swoje plusy, bo taki generał dywizji zgarniał 1536 zł, sędzia Sądu Najwyższego 1188 zł, profesor zwyczajny 1082, woźny 33 zł, a posterunkowe 242 zł. Co do cen, to zakup na obiad 1 kg ziemniaków, pokraszanych 1 kg mąki pszennej i popijany litrem mleka. To jakieś 1,5 zł i niestrawność. A jeśli ktoś z was chciałby kupić tonę węgla, to bardzo polecam odbiór osobisty bezpośrednio z kopalni, bo wtedy cena wynosi 35 zł. To o tyle ciekawe, że nawet posterunkowy był w stanie kupić 7 ton węgla za swoją wypłatę. Zakończę odcinek na roku 2000. Generał dywizji zarabia wtedy przeciętnie 8641 zł, porucznik 2340, płaca minimalna to 760 zł, a emerytura 958. Pozdrawiam was, moi bracia i siostry, cześć!